Witajcie! Dzisiaj taki test nową kamerą. Ciekaw jestem, jaka jakość. Ale to zobaczymy po nagrywaniu filmiku. Nawet nie wiem, czy się nagra obraz, bo zupełnie nic na temat tej kamery nie wiem. Tutaj pokazuje mi na wyświetlaczu, że wszystko się nagrywa. No i miejmy nadzieję, że tak właśnie jest. Co dzisiaj? Dzisiaj podłączanie hamulców, konkretnie tutaj tych przewodów do pompy hamulcowej i do cylinderka. Z jednej strony już to zrobiłem. Ten stary, który tutaj był, ten przewód, to jakoś łatwiej poszło. Tu oczywiście to wszystko podoginam, zamazuję. Tu leży ta listwa, która to trzyma po prostu łącznie z elektryką, to wszystko po kolei. No i tu jest nowy wężyk. No i słuchajcie, jest taki temat, który mnie trochę niepokoi, ponieważ tego tutaj nie idzie w żaden sposób wkręcić, na tyle to ustawić. Nie wiem, czy to widać w tej chwili, mam nadzieję, że widać. Teraz palcami zasłaniam, ale to się nie chce tu wkręcić. Powinno łatwo palcami pójść i złapać ten gwint, bo teraz go złapało, ale nie wiem, czy to jest na tyle prosto i równo, żeby on się tu wkręcił. Przesmarowałem go trochę towotem, ale no niestety nie powiem wam, czy to jest to, o co by mi chodziło, czy ten gwint jest prosto w miarę, czy tak to ma być, czy krzywo chwyta. No ale zobaczmy, załóżmy czysto teoretycznie, że jest prosto i teraz przykręcam to, a on będzie chciał się zaraz mi tutaj śmigać, bo widzicie tutaj, o, w tym miejscu na dole ta śruba, powiedzmy po przeciwnej stronie, tu jak pokazuję palcem w tej chwili, ona się opiera o tą część zwolnicy. No i w momencie, kiedy to dokręcam, no da patrzcie, nawet teraz się skontrowało i nie chce się dokręcić, to po prostu to przeskakuje i ten gwint chodzi w ten sposób. No przecież tak przy przykręcaniu to nie może być, po prostu to jest absolutnie niedopuszczalne. To musi łagodnie wchodzić, normalnie, bez żadnych, nie wiem, czy to widzicie, o, teraz hop, podskakuje i już jest płasko. I znowu podskakuje i płasko. Tak to się nie wkręca nic na świecie. I zobaczmy gwint. No gwint już widzicie, coś tam się po prostu z nim niedobrego zaczyna dziać i dlatego nie chcę tego wkręcić w tej chwili i w takiej sytuacji, bo jak to tak? Na razie zatkam ten cylinderek. O, jest w tej chwili zatkany, widać. Dlatego, że muszę znaleźć jakiś po prostu pomysł, czy też wziąć tutaj to, wyszlifować trochę. Będzie to trochę trudno, ale nie jest niemożliwe. Czy co z tym zrobić, no. Bo to mnie po prostu tutaj blokuje. Poza tym wszystko tu już przygotowane, przykręcone. No i jak w tej chwili się z tym zachować, nie wiem. Dobra, to tyle. Znajdę tu jeszcze jakąś robotę wkoło tego ciągnika, bo jeszcze tutaj dużo rzeczy mam do zrobienia i zaraz powiem, za co się węźniemy. No słuchajcie, robimy hamulce i tu trzeba było pojechać po drugą pompkę, ponieważ ta jedna nowa pompka jest po prostu zepsuta, nie działa. Druga sprawa, żeby zamontować, słuchajcie, wężyk, tak jak widzieliście w poprzednim kawałku, wam pokazałem rurkę tą miedzianą, no to trzeba było jednak tutaj zeszlifować kawałek zwolnicy, zeszlifować, jak widzicie, tą śrubę na tym, nakrętkę na tej rurce. No i o, po prostu tak to fajnie wygląda. Teraz wymieniamy pompkę nową na drugą nową pompkę, bo jedno koło ma. No i takie w tej chwili robią części, nic na to nie poradzimy. Także trzeba po prostu tylko regenerować chyba te stare, te oryginalne, co były przy ciągnikach, bo te nowe, no słuchajcie, no wiecie jak jest, no co wam będę opowiadał. Poza tym co? Błotnik zrobiony na razie jeden. Tutaj odpowietrzone, ten lewy hamulec jest. I działamy dalej. Taka ładna pompka nowa. No i słuchajcie, próba hamulców. Ręczny najpierw. Dobra, ręczny działa.
działa! Dobre, dawaj jeszcze raz! O ty, ale prawe coś nie złapało teraz. Prawe koło nie złapało. No ale próba hamulców jest pozytywna. Wcześniej zrobiliśmy też, tego nie nagrałem, bo miałem tą czapkę założyłem sobie na obiektyw i nie zdjąłem. No i sam głos się pewnie nagrał, ale to wszystko okaże, zobaczymy. No patrzcie tutaj. Lewy jest mocny, jak nie wiem, ale prawy coś nie chce. Jeszcze od powietrznych mówi Andrzej, że trzeba zrobić. No ale to w każdym razie tyle z dzisiejszego filmu. Widzicie? No. Widzicie, że działa. Wszystko, ciągnik jeździ. Teraz instalację w każdym razie pakuję, bo ten lewy błotnik już trochę. No właśnie instalacja wciągnięta, tylko teraz jeszcze trzeba wciągnąć instalację i zamontować prawy błotnik i to będzie na tyle. Dobra, trzymajcie się do następnego filmu. Cześć! Witajcie! Zobaczcie, co zrobiłem. Nie wiem, jak to się stało. Pierwszy raz to w życiu robię. Będę lakierował. Nie mam o tym zielonego pojęcia. Zobaczymy, jak wyjdzie. A to wszystko... A tak po prostu wyszło. Umyłem go. Tu, o, tą myjką pożyczyłem od kolegi. Wziąłem też ten czyścik do silników. Wyszorowałem to chyba ze 3 razy, go w każdym razie tak tym szorowałem. Nie będę nagrywał samego pryskania, żeby kamery nie uszkodzić. Ale zobaczymy, co wyjdzie. Pooklejałem, gdzie się da i gdzie tak uważałem, że należy. Zobaczymy, co z tego będzie. No i tak wyszło. Przynajmniej jest w jednym kolorze. Teraz sobie wyschnie. Muchy go obsiądną, to się przykleją. Gdzieś tam jeszcze na pewno jakieś braki, jakieś coś. No ale mówię, to jest pierwszy raz w życiu, jak maluję pistoletem. Zawsze to ładnie jak było. Przynajmniej tak mi się wydaje. Na pewno zacieki jakieś będą, bo nie mam pojęcia o malowaniu pistoletem. Ale gdzie mam się nauczyć, jak nie na własnych tutaj sprzętach. Pierwszy, drugi, trzeci, piąty, potem już pójdzie z góry. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. Tu słuchajcie, wypłukałem pistolet rozpuszczalnikiem jakimś tam. I przy okazji tutaj mówię te felgi, bo tu było tłuste jak pierun. O, zobaczcie, jak się malnąłem fajnie. I teraz jeszcze to przemyję wodą i zaraz pomaluję jeszcze te koła tutaj. Zobaczymy, jak to też wyjdzie. No to jedziemy. Szkoda czasu, bo piękna pogoda. No, po robocie. Cały dzień mi zeszło. Tam maska się suszy. Tu graty. Tu ciągnik. Jak na pierwszy raz. Nie wiem. Pierwszy raz nawet pistolet obsługiwałem. Szykowałem wszystko pierwszy raz. To po prostu jest zupełnie pierwsza moja robota. Tutaj filtr, chłodnica, no i wszystkie te drobiazgi, koła przednie, tylne. Mało farby miałem, więc trochę tak oszczędnie to pomalowałem. No i bez ściągania opon, więc zdecydowałem się na malowanie pędzlem, więc jest jak jest. Ale powiedzmy, no to nie jest pomalowane, to jest odświeżone, no bo mówię, przyjdzie zmiana felg, to przy okazji, przepraszam, przyjdzie zmiana opon, to przy okazji pomaluję felgi. No zmęczony jestem, dzisiaj już miałem dość, ale tak wyszło. Jutro będzie składanie. Mam nadzieję, zobaczymy, czy wyschnie.